Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, profesor Ryszard Barcik, podzielił się z dziennikarzami swoimi przemyśleniami związanymi z wizytą w Akademii prezesa Fundacji Rektorów Polskich, profesora Jerzego Woźnickiego. Wybitny ekspert zajmujący się tworzeniem strategii przekształcania Akademii w Uniwersytet gościł na posiedzeniu Rady Społecznej ATH. Widać, że już to nie jest pomysł, to nie jest koncepcja, to jest już rozpoczęcie drogi. Być może żmudnej, być może wyboistej, jak to określiłem na posiedzeniu Rady, ale do pokonania. Do pokonania dlatego, że mając właśnie ekspertów z Fundacji Rektorów Polskich, znawców tematyki, uczestniczących właśnie w procesach przekształcania innych uczelni typu akademii w uniwersytet, wiemy, że oni nam pokażą nie tylko przy trudnościach, które z pewnością wystąpią, jak je rozwiązać, ale pokażą nam najprostsze drogi, nie tylko te merytoryczne, bo na to przede wszystkim liczę, ale również te formalno-prawne, ale również te społeczne i polityczne, Sejm, Senat, bo to przecież musi przejść przez Sejm i Senat. I mając prezesa Fundacji Rektorów Polskich, który będzie koordynował z ramienia Fundacji Rektorów Polskich tą grupą ekspertów, no myślę, że ten plan się powiedzie, a zresztą ja jako rektor absolutnie nie wątpię. To po prostu musi się powiedzieć i w tej dekadzie, jak zapowiedziałem, ten uniwersytet musi być. Mówiąc o procesie przekształcania Bielskiej Akademii w Uniwersytet, rektor ATH posługuje się sformułowaniami mapa drogowa oraz fotografia. Oba pojęcia przedstawiają sposób dochodzenia do celu. Mapa drogowa jest takim bardziej słowem przemawiającym do ludzi, bo to jest nic innego jak z zakresu zarządzania, to jest strategia. Bo strategia to jest, mówiąc zupełnie krótko i studentom to mówię na wykładach, to jest droga do osiągnięcia celu. To jest kierunek do osiągnięcia celu, kierunek, droga. Natomiast jeżeli chodzi o fotografię, no fotografia to tak jak się przysłowie użyje. No z fotografii robi się sporadycznie, a na tej fotografii jeszcze nie zawsze kolorowej wychodzą wszystkie mankamenty. I o taką fotografię stanu uczelni nam chodzi, mnie chodzi osobiście, żeby wyłapać wszystkie mankamenty, które nam towarzyszą, a nie powinny towarzyszyć nam już, jak się staniemy uniwersytetem. Oczywiście od nas samych będzie dużo zależeć, że i tak dużo mówimy o tej produktywności naukowej, o podniesieniu poziomu, to nauka. To nauka, co dzisiaj mówiliśmy, podnosi prestiż, podnosi poziom w ogóle uczelni. Bo dydaktyka, no to jest nasz podstawowy obowiązek. Ale nauka to jest po prostu również to, co robimy, co wykonujemy dla dobra nie tylko swojego rozwoju, ale dobra rozwoju uczelni. Podnoszeniu poziomu naukowego Bielskiej Uczelni służą także liczne realizowane przez nią inwestycje. Jak poinformował kanclerz Akademii, uczelnia otrzymała właśnie kolejne środki na budowę dwóch laboratoriów modułowych dla tzw. technologii innowacyjnych. Dwie nowoczesne hale laboratoryjne służyć będą przede wszystkim dla celów związanych z rozwojem nauki.